Cześć kochani, zapraszam Was na film, w którym przetestujemy nowości marki Eveline Cosmetics. Pokażę Wam wszystkie cienie z palety Ruby Glamour, wszystkie odcienie błyszczyków na moich ustach, to są nowe błyszczyki Lip Maximizer, ale nie tylko, będzie o wiele więcej. Zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdę do makijażu oka, nałożę jeszcze pielęgnację na usta. Mam tutaj trzy nowe balsamy. Trzy wersje owocowe, balsam z masłem z kakaowca i pomarańcza, masło z mango i trzeci to jest z ekstraktem z kokosa. Ja chyba nałożę ten pierwszy, kakaowiec plus pomarańcza. Pamiętajcie o tym, żeby na początku makijażu zadbać o pielęgnację ust, bo każda pomadka czy błyszczyk, którą na końcu będziecie nakładać, będzie wyglądać o wiele lepiej i lepiej się trzymać. Ma taką konsystencję trochę jak błyszczyk. Mam wrażenie, że od razu te usta tak wypełnia, wygładza. I z tego co widzę, to ten nie ma żadnego koloru. Dobra, usta niech się regenerują i przechodzę teraz do makijażu oka. Nałożyłam już na powieki korektor. Teraz tylko wezmę małą gąbeczkę i rozetrę w granicach korektor, który się zebrał. Doklepię go po prostu. Bo jeśli bym nałożyła cień na to miejsce, to wiecie, nieładnie by się zrolowało. Już by ten makijaż nie był taki, jak ja chcę. Biorę paletę, oczywiście gwiazda naszego filmu, czyli paleta Ruby Glamour. Pierwszy cień, którego użyję, to będzie cień koral. Koralowy odcień, taki brzoskwiniowo-koralowy. Biorę sobie puchaty pędzelek i będę go nakładać w załamaniu powieki. Podkreślę również załamanie tutaj w kąciku wewnętrznym. Staram się nie brać jakiejś wielkiej ilości na pędzel, ale zobaczcie, kolor jest taki, wydaje mi się, że dość mocno odpowiada temu, co jest w palecie. Pigmentacja jest naprawdę intensywna i fajnie się buduje ten kolor. Jak na razie zero odsypu. Od razu będę robić na drugim oku to samo, bo też to oko jest bliżej kamery, więc będziecie lepiej widzieć. Postaram się zawsze zaczynać od tego mojego prawego oka. Nakładam jedną warstwę i zobaczcie, że on jest wtedy taki delikatny. Jak dołożę drugą, robi się bardziej intensywny, czyli możemy też stopniować ten efekt. I od nas zależy, jaka będzie intensywność tego makijażu. Ile ta paletka kosztuje, przypomnij? 56 zł w cenie regularnej. Teraz sprawdzimy ten cień obok. To też jest matowy cień i on się nazywa Agat. Jest taki cielisto-beżowy. Ten cień ma bardzo zbliżoną pigmentację. Też jak nakładam pierwszą warstwę, to jest raczej delikatny. Myślę, że będzie się dało ją zbudować. Zaraz zobaczymy. I nie jest przypadkiem w tej palecie, bo zobaczcie, że on się bardzo ładnie łączy z tym poprzednim koralowym cieniem. Dokładam, buduję, robi się bardziej intensywniej i tak samo jak w poprzednim przypadku nie widzę tutaj praktycznie żadnego osypu pod oczami. A to jest ważne, bo często te cienie matowe mają tendencję do osypywania się. Chociaż mnie to jakoś specjalnie nie przeszkadza, bo zazwyczaj zaczynam makijaż od oka. Na ten moment muszę powiedzieć, że ładnie to wygląda, efekt mi się podoba, te dwa cienie bardzo ładnie się połączyły, nie było żadnego problemu z blendowaniem, lecimy dalej. Myślę, że teraz sięgnę po coś ciemniejszego i zastanawiam się nad brązem, może nie ten najciemniejszy, ale sięgnę po odcień, który nazywa się Jasper. I chcę nim przyciemnić kącik, więc nakładam go takimi stemplującymi ruchami, jak to zazwyczaj robię z tymi ciemniejszymi kolorami w kąciku. Zobaczcie, on nie jest jakiś hardkorowo mocno napigmentowany. Ładnie się buduje, też nie widzę osypu. Dokładam, dokładam, aż po prostu będzie tak intensywnie, jak mi się podoba. Jak na razie dzieje się to, co lubię, czyli te kolory z palety bardzo, bardzo ładnie się ze sobą łączą i nie ma problemu z blendowaniem jednego między drugim, bo czasami jest tak, że te cienie w palecie niekoniecznie są fajnie do siebie jakby dopasowane.
i na tej granicy blendowania robią się jakieś takie szare plamy albo po prostu te kolory nie chcą grać ze sobą, więc dla mnie to jest ważne i na razie tutaj tak jest właśnie, że ten ciemniejszy kolor łączy się z tym jaśniejszym, ten koral połączył się ładnie z tym drugim odcieniem beżowym, który nakładałam w załamaniu, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Dobrze, że zaczęłam od tych cieni matowych, bo zawsze w paletach bardziej się boję o maty. Jakoś te błyszczące chyba łatwiej jest, łatwiej ogarnąć ich formułę, zrobić takie, które będą masełkowate i fajnie się przyczepiać i większość palet ma dobre cienie błyszczące, ale maty bywają suche, takie kredowe i niefajnie się łączą, więc cieszę się, że tu już mamy trzy cienie matowe, które ładnie się blendują, nie osypują się, są takie mięciutkie, kremowe. Normalnie to już bym kończyła ten makijaż, wklepałabym tylko coś, wiecie, rozświetlającego tutaj w kącik i tuż na rzęsy i dawaj. No i jeszcze podkład, wiadomo. Ale testujemy paletę, więc chcę użyć jak największą ilość cieni i pomyślałam, że jeszcze ten róż Ruby, czyli taki można powiedzieć, no, sztandarowy odcień tej palety, skoro nazwa taka jak nazwy palety, nałożę płaskim pędzelkiem na środek powieki ruchomej, wklepię go tutaj. On też jest bardzo ładny i ładnie się łączy z tym ciemniejszym cieniem, który nakładałam w kąciku zewnętrznym. Ładnie by to też wyglądało, jakbym ten koralowy wzmocniła tutaj, widzicie, przy powiece ruchomej i po prostu zrobiła ten makijaż w matach. Ale ja kocham błysk, więc tutaj w matach nie zostaniemy, musimy jeszcze przetestować inne kolory. I jeszcze tylko rozblenduję tutaj delikatnie załamanie, żeby wszystko się połączyło. To jest pędzel od koralowego cienia, ten z samego początku. Jak widzicie, te cienie się naprawdę ze sobą pięknie łączą, a to nie jest takie oczywiste w przypadku właśnie tych matów. Teraz mam dylemat życiowy. Ten jest ładny, ten jest ładny, ten jest ładny, ten jest ładny. I co teraz? Jak żyć? Ten? Tak, się zastanawiam się, czy go nałożyć. Chciałabym go nałożyć chyba na korektor, żeby tutaj takiego małego Cat Chrisa zrobić. Jak coś, to będzie na mnie. Dobrze. Nagrywa, więc będzie wiadomo, kto to uczynił. Kto to wymyślił, jak będzie nieładnie. Otóż to. Korci mnie, nie? Mnie też. To jest w ogóle cień, który mnie pierwszy korcił z tej palety. Bo jest taki różowy z lekko złotą drobiną, więc to jest, wiecie, to, co ja lubię. Robię właśnie, czy zrobić odcięcie, czy rozjaśnić po prostu korektor? Zrobimy Cat Chrisa, dawno nie było. Muszę kiedyś sprawdzić, jak ten cień łączy się z korektorem. Tak. Nałożyłam korektor i teraz na ten jeszcze lekko lepki korektor nakładam cień różowo, taki błyszczący. Zobaczcie, jaki on jest piękny! I myślę, że tak, nie będę go dociągać tutaj do samej tej linii, tylko tak, powklepuję go jeszcze trochę, a tą samą linię wypełnię tym jasnym cieniem matowym, żeby jeszcze podbić i rozjaśnić delikatnie. Fajnie się błyszczy, ładnie to wygląda. Podoba mi się. Dobra, teraz mały pędzelek, mały, płaski, zaokrąglony i sięgam po ten właśnie najjaśniejszy matowy cień. Sprawdźmy, jaka jest jego pigmentacja. No widać go, jest mocny. Jest też taki bardzo kremowy, jak nabieram go na pędzelek, zobaczcie. To nie jest taki cień cielisty, półtransparentny, tylko on jest mocno napigmentowany. Ok, i teraz jeszcze, jak jesteśmy tuż przy tym oku, przy błyszczących cieniach, wezmę ten cień, on się nazywa Topaz, wezmę go na palec i wklepię go na środek, na sam środek powieki, tam gdzie wcześniej dawałam ten róż matowy i tak go już zdjęłam korektorem niestety, no takie są testy, robimy tutaj wszystko, co w naszej mocy, nie wiemy jak to się skończy, zbiorę ten cień, wow, błyszczy. I wklepuję go tu na środek, gdzie się łączy ten jaśniejszy z ciemniejszymi. I on da nam takie ładne, subtelne przejście pomiędzy tymi cieniami błyszczącymi a matowymi.
Doszliśmy teraz wspólnie do wniosku, że na drugim oku po prostu przetestuję te cienie, których tutaj nie użyłam, czyli mam jeszcze takie dwa błyszczące, trzy w zasadzie. Jest ten turmalin, jest amber bardzo ładny i krystal. No i teraz pomyślałam, że zrobię to oko po prostu ciemniejsze niż to i zobaczymy, jak się sprawdzą inne kolory. I teraz kolejny błysk, czyli turmalin. Nałożę płaskim pędzelkiem na powiekę ruchomą przy kąciku zewnętrznym. I on mi się już dość mocno osypuje, no ten kolor się mocno osypuje w porównaniu do całej reszty, która nie dawa w ogóle osypu. Mam wrażenie, że też dość słabo on się przyczepił do tej powieki. Może to być wynik tego, że po prostu pod spodem już są cienie matowe i wiecie, on już nie może się tak fajnie chwytać jak tamte bezpośrednio nakładane na czystą powiekę czy też na korektor. I teraz sięgnę po cień Amber. To jest ten. Najpierw spróbuję nałożyć go palcem. No i on już ma zbliżoną konsystencję do tego jasnego, różowego, błyszczącego, który nakładałam na tym oku. I też się fajnie chwyta. Powklepuję go sobie tutaj w całą tą część powieki ruchomej, tutaj w część wewnętrzną, ale w sam kącik nałożę zaraz jeszcze ten najbardziej błyszczący i najjaśniejszy. I teraz sięgam po ten jasny, błyszczący, mały pędzelek i nałożę go tutaj w samym kąciku. Zobaczcie, i cieniutka warstwa, niewielka ilość i już jak błyszczy ładnie. I to też jest cień podobny do tego różowego, do tego amber, czyli taka konsystencja kremowa, fajnie się przyczepia od razu. Wezmę sobie jeszcze coś do rozblendowania tej granicy. I jeszcze wrócę do amber. Czyli to był ten ciemniejszy, błyszczący i tutaj doklepię, bo chyba trochę za dużo dałam tego jasnego i niezbyt mi się to podoba. Dobra, teraz lepiej. I zobaczcie, jedyny cień z tych wszystkich, których użyłam na górnych powiekach, jedyny, który się osypał, to ten turmalin nieszczęsny. I ciężko mi było go w ogóle zaaplikować i myślę sobie, że jest na taki cień jest jeden sposób. Możecie go użyć do ciemnego makijażu, do jakiegoś smoky, jak cieniujecie sobie oko matami, ciemnymi kolorami i chcecie podbić ten makijaż i czymś go rozświetlić, to na jakąś bazę kremową ten ciemny, błyszczący kolor, bo zobaczcie, on sam w sobie tak wygląda super. Może to też był wynik tego, że ja go po prostu nałożyłam na inne cienie. O! Zobaczcie, no się mega błyszczy. Może tu akurat mi coś nie wyszło. Ale jak go nałożymy na odcień, tylko na bazę klejącą, no to on się na pewno przyczepi bez problemu. Dobra, zmywam to, co się osypało i przechodzę do dolnej powieki. Teraz jak prześledziłam wszystkie te cienie, okazuje się, że nie użyłam jeszcze tego drugiego i tego najciemniejszego. I jeśli chodzi o tego typu kolory, to ja je średnio lubię, bo one się na mojej karnacji niezbyt fajnie zachowują, są za ciemne do rozświetlania kącika wewnętrznego, gdzieś tam ewentualnie do rozblendowania na granicy, aczkolwiek jak ktoś ma ciemniejszą karnację, to domyślam się, że taki kolor się o wiele lepiej sprawdza. Ja zdecydowanie bardziej lubię te takie beżowe, typowo rozjaśniające i myślę, że na dół nałożę, przynajmniej w tym oku, najpierw ten rubin różowy. Tak, to jest cień, którego już używałam na górze, tylko ja go zasłoniłam, bo nakładałam go na środek powieki, a później stwierdziłam, że nałożę jeszcze korektor i tak dalej, więc tu będziecie go mogli zobaczyć w pełnej okazałości. I tutaj jak on też jest tak samodzielnie nałożony, to zobaczcie, jaki on jest różowy i jak on podkreśla brązowo-zieloną tęczówkę. I sięgam po czysty pędzel, żeby ładnie połączyć górę z dołem, ale to już pewnie świetnie wiecie, dlaczego tak robię.
I wracam jeszcze do cienia koral. To jest bardzo ładny odcień, żeby nim sobie rozblendować wszystko, co jest różowe. On się pięknie łączy z takimi kolorami i zarówno fajnie będzie tutaj właśnie pod łukiem brwiowym wyglądał, jak i do roztarcia tej dolnej powieki, bo tutaj nałożyłam ten odcień rubi, nie wiem, czy pamiętacie, ten matowy. Tylko to jeszcze sobie poprawię już po wszystkim, jak nałożę korektor w okolicy oka. Przechodzę teraz do drugiej powieki dolnej, bo jeszcze jedna mi została. Zastanawiam się, co tu nałożyć, ale chyba przyciemnię bardziej ten kącik zewnętrzny i najpierw sięgnę po ten Jasper, a później dołożę jeszcze najciemniejszego brązu, tego, którego do tej pory jeszcze nie używałam. I sięgam po mały pędzelek, po najciemniejszy brąz. Jego nałożę tu w kąciku. O, jaki mocno napigmentowany. W kąciku zewnętrznym, przy linii rzęs, powklepuję go, ale zobaczcie, jaki on jest intensywny. Fajnie, bo ja nie lubię, jak paleta jest w jakiejś jednej tonacji kolorystycznej i brakuje takiego cienia, którym można ten makijaż przyciemnić, podkręcić, a ten jest mega, mega mocno napigmentowany. Praktycznie kilka dotknięć i już ten kącik nam się robi ciemny. I mimo tej pigmentacji nie osypuje się. I to też jest super. Ja nim też przyciemnię tutaj kącik na górnej powiece, tutaj przy linii rzęs. I w tym momencie został mi jeden, jedyny cień do przetestowania, czyli ten. No damy mu szansę, no damy mu szansę, nie możemy nie dać. I nałożę go właśnie tutaj, w kącik wewnętrzny, na tej dolnej powiece. Ale może nie tak całkiem do kącika, bo tutaj jeszcze bym sobie dodatkowo rozświetliła. Ale tu na połączeniu z tym ciemniejszym. No i tak to chyba jeszcze wygląda fajnie. Bo u mnie, wiecie, jakbym chciała nim rozświetlić kącik, to on będzie za ciemny. Ale jako taki cień przejściowy jest ok. I też jeśli chodzi o pigmentację, to jest taki mocno nasycony, tak jak ten najjaśniejszy, ten beżowy. Wszystko się tu ładnie przykleja. Dajcie znać, czy macie takie cienie właśnie, takie cieliste, beżowe, które niby powinny być ok i fajnie rozjaśniać skórę i mieć fajną pigmentację, a tak naprawdę to w ogóle ich nie widać na skórze i są takie jak mąka. Teraz mi nic konkretnego nie przychodzi do głowy, ale wiem, że w kilku paletach spotkałam się z takim zjawiskiem i nie jest to fajne, bo człowiek chce się ratować, chce sobie rozblendować chociażby jakąś plamę, gdzieś rozjaśnić, a ten cień nie robi nic. Tylko co najwyżej może się osypać. Dobra, i teraz rozjaśnię sobie jeszcze ten kącik, ale właśnie tym cieniem najjaśniejszym z palety. Tu już nie będę dodawać błysku, mamy błysk różowy, więc będzie rozjaśnienie, ale matte. Tak, mocno napigmentowany. Słuchajcie, oko prawie skończone, nie będę teraz podsumowywać tej palety, dajcie mi chwilę, muszę ogarnąć swoje myśli i powiem wszystko na końcu. Teraz przejdę do makijażu brwi i wydaje mi się, że ten odcień jest po prostu kropka w kropkę do moich brwi, bo ja mam często ten problem, że one, wszystkie kredki, wszystkie cienie robią się takie żółto-rude. Nawet jeśli nie są takie w opakowaniu, to tutaj na skórze tak często bywa. Ten wydaje się być bardziej szarawy, więc zaraz zobaczymy, czy to będzie to. A powiesz nam, co ten? Oczywiście nie powiedziałam, że chodzi o pomadę do brwi, ale każdy, kto ją zobaczył, na pewno wiedział, o co chodzi. Z pomadami trzeba uważać, bo one są naprawdę takie kremowe, mocno napigmentowane. Jak sobie dacie dużo na pędzel, dlatego ja zawsze ściągam nadmiar tutaj jeszcze na ręce, to możecie sobie zrobić niezłe kuku. Bardzo się cieszę, że producenci zaczęli dostrzegać w ogóle istnienie blondynek, bo czasami mam wrażenie, że niektórzy myślą, że każdy ma czarno-brązowe brwi, ciemne brwi, a w ogóle osoby z jasnymi brwiami, no to nie istnieją.
Ale cieszę się, że jednak producenci to naprawiają i wprowadzają takie jaśniejsze odcienie pomad czy właśnie kredek. To jest pomada, która oczywiście już była wcześniej na rynku, bo o tym nie powiedziałam na samym początku, ale myślę, że jeżeli znacie kosmetyki Eveline, to miałeś do czynienia z pomadami i tam były dwa ciemniejsze odcienie, średni brąz, ciemny brąz. Pomada sama w sobie jest bardzo fajna, tylko ona służyła mi wcześniej do uzupełniania bardziej luk, tych miejsc, gdzie mam jakieś braki, no bo wiadomo, była dosyć ciemna, a teraz ten odcień... Myślę, że będę mogła go stosować sobie po prostu na całe brwi, bo zobaczcie, jak on się ładnie stapia z moimi brwiami. Jeśli chodzi o tą pomadę, to ona się w ogóle nie zmieniła. Formuła jest ta sama co pomady średni brąz i ciemny brąz, ale jeśli nie używałyście jej wcześniej, bo po prostu szukaliście czegoś chłodniejszego, czegoś jaśniejszego, to teraz jest duża szansa, że ten kolor będzie Wam odpowiadał. Przechodzimy do makijażu oka. Kontynuujemy makijaż oka, bo mam dwie maskary do przetestowania. Obie mają silikonowe szczoteczki, tylko ta jest typowo pogrubiająca, Extra Lashes. I tą maskarą wytuszuję jedno oko. Niewiele jej nałożyłam, ale już widać efekt na rzęsach. Ja ją nałożę tak warstwowo, bo chcę faktycznie wykorzystać te jej walory pogrubiające jak najmocniej. Więc to jest jedna warstwa tuszu. I dołóżmy jeszcze jedną. Tu na końcu jest jeszcze taka kuleczka, którą można sobie wyczesywać rzęsy albo w ten sposób tuszować, ale powiem Wam szczerze, że ja tego nigdy nie używam, jakoś jestem tak przyzwyczajona do tego normalnego tuszowania, po prostu w ten sposób szczotką, że nie umiem się od tego odzwyczaić. Dajcie znać, czy Wy używacie tej kulki, tej końcówki. Bo wiem, że w wielu maskarach jest taka opcja. Tak to wygląda. Są mocno pogrubione te rzęsy, ale też nie są sklejone. Może tutaj te dwie ostatnie, ale to są moje najgorsze rzęsy, które rosną w dół i one tak zawsze opadają i ciągną mi to oko w dół, więc często ten tusz z nich po prostu zdejmuję. Ale porównajmy sobie efekt tej maskary z drugą. Ona się nazywa Variette. Tak to się czyta. I ta maskara oprócz tego, że pogrubia, to też wydłuża rzęsy, więc myślę, że tutaj efekt będzie delikatniejszy. Szczoteczka też jest węższa, taka bardziej delikatna. Bardziej subtelna, o. Okej, tak to się prezentuje na ten moment. I faktycznie są pogrubione, ale nie aż tak jak te. I są bardziej takie wyciągnięte, uniesione. Dajcie znać, który efekt Wam się bardziej podoba. Bliżej mojego serca jest chyba to oko. Ja wolę, jak te rzęsy są takie, może nie jakieś ekstremalnie pogrubione, ale lubię też to wydłużenie. Ale wiem, że są fanki takich mega pogrubionych rzęs. Jesteście team grube rzęsy, czy rzęsy długie i takie, wiecie, wyczesane? Te pogrubiające dają taki trochę efekt takich sztucznych, tak, rzęs. Tak, tu jest efekt, tak jak Łukasz mówi, bardziej sztucznych rzęs. Tu jest efekt bardziej naturalnych. Celowo nie używałam grzebyka, bo ja jak widzę coś takiego, to bym to już rozczesała. Ale tutaj nie chcę, wiecie, zaburzać niczego, przekłamywać, więc tak wyglądają po prostu wytuszowane, nie czesane niczym. I jeszcze dla przypomnienia, to jest ten tusz, a to jest ten. Piszcie, które oko Wam się bardziej podoba. I jeśli chodzi o makijaż i jeśli chodzi o rzęsy, same rzęsy. Poza kamerą dokończyłam makijaż twarzy, ale tutaj nie używałam żadnych nowości. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o mazakach do brwi, które też się pojawiły. Niestety kolory dla mnie za ciemne, 002, 003. Myślę, że jak się będą dobrze sprzedawać, to powstanie też odcień dla blondynek. Dajcie znać, niech osoby, które przetestują, napiszą w komentarzu, co o nich myślą. To są te flamastry typu trójząb, widzicie? Są takie... Taki mazaczek podzielony na trzy części i nim możemy sobie dorysować po prostu włoski.
Ciekawa sprawa dla osób, które mają ciemniejsze brwi niż ja i lubią takie gadżety, takie inne kosmetyki. Polecam, bo można sobie przetestować coś innego. Przechodzimy teraz do róży. Mamy 3 róże w nowościach. 3 odcienie, 1 połyskujący i 2 matowe. 02 Dahlia to jest taki odcień brzoskwiniowy ze złotą drobiną. O, tak chyba będzie widać najlepiej. Nie mam aż tyle miejsca na twarzy, żeby 3 nałożyć, ale 2 przetestujemy. 01 Peony to jest odcień, który od razu mi się z czymś kojarzył. I myślałam sobie, co to jest, co mi to przypomina. No i jeżeli kojarzycie róże z marki Benefit, to on jest wręcz kropka w kropkę identico jak Dandelion, czyli idealny róż dla jasnych karnacji, taki pastelowy, bardzo delikatny. I jest jeszcze odcień 03 Orchid, to jest już taki bardziej intensywny, typowo różowy, ale można go też nałożyć, domyślam się, że można go nałożyć tak, że wygląda delikatnie. Może przetestujemy... Który? Dwa pierwsze. Dwa pierwsze? Tego nie? Ten jest trochę ciemny. Dobra. Ale no jak chcesz. Ty tu się znasz. Ale ja pytam ich, a ty odpowiadasz. Ja co ja mam robić? Ich pytam. Wczuwam się w komisję kontroli gier i zakładów. Mhm. Ukłoniłem się właśnie państwu, chociaż państwo tego nie widzieli. Super. Dobra, zacznę od tego a la Dandelion, czyli numer 01 Peony i nałożę go po tej stronie, gdzie mam Cut Crease. No to jest taki typowo wiosenny róż. Taki romantyczny, delikatny. Ja go nałożyłam dość sporo, żeby go było tutaj dobrze widać w kamerze. Ale jest bardzo ładny, bardzo. Właśnie chciałam Wam jeszcze powiedzieć o konsystencji tego różu. Jak go sobie porównywałam z Dandelionem, to on jest taki jedwabisty, dokładnie jak dotkniecie palcem, to on jest tak mięciutki i gładki, a Dandelion jest bardziej suchy i bardziej oporny w nakładaniu, więc konsystencja, no muszę powiedzieć, że nawet tego mi się o wiele bardziej podoba. Idziemy do drugiego. Proszę Was, żebyście dali znać, który Wam się bardziej spodoba, który jest bliższy Waszemu sercu. I drugi to jest ten ze złotą drobiną, taki brzoskwiniowy. Już widzę ten połysk na skórze. Więc jeśli macie niedoskonałości w tej strefie, to uważajcie na takie róże, wybierajcie raczej te matowe. Ale jak lubicie tutaj rozświetlenie i macie w miarę gładką skórę, to spokojnie możecie je nakładać. I tutaj widzę, że on ma więcej drobiny, może nie ma aż tyle koloru co ten, ale ma mocniejszy błysk, taki efekt tafli się robi, jak, trochę jak przy rozświetlaczu, a ten jest bardziej taki pastelowy. Dajcie znać koniecznie, który Wam się bardziej podoba. Mi oba. Ten czy ten? Nie wiem, sama. I na koniec zostawiłam coś, z czego się chyba równie bardzo ucieszyłam, jak z tej palety, na którą tak czekałam. To są błyszczyki powiększające usta, ale w kolorze! Chyba wszyscy o nich marzyli. Każdy, kto testował te dwa poprzednie, myślę, że skusi się na któryś z tych. Pokażę Wam wszystkie kolory, jak się prezentują na ustach, bo tak będzie je najłatwiej ocenić. Zaczynamy od jedynki. Jedynka, jak już mówiłam na Instagramie, jest to odcień księżniczkowo-unikornowo-syrenkowy. Czyli taki niemal transparentny i dużo, dużo drobinek. I widzę, że ma lekko różowy połysk. Taki złoto-różowy. Dwójka to jest taki mleczny odcień wpadający w róż. On nie ma żadnych drobinek. Jestem ciekawa, jak ta trójka będzie wyglądała na ustach, bo tutaj wygląda na mocno baby pink. Ma drobinki. Pytanie, czy będzie bardziej kryjący, czy bardziej transparentny. Błyszczyk numer 4 z bliska wygląda jak po prostu komplet duet z tym cieniem różowo-złotym. I on też jest właśnie taki różowo-brzoskwiniowy ze złotą drobiną.
Te dwa ostatnie wydają się być, przynajmniej w opakowaniu, najbardziej intensywne. Numer 05 i też z drobiną. I to jest chyba mój faworyt. Wcale nie jest taki intensywny, jak się bałam. Bardzo ładnie podkreśla naturalny kolor ust. I ostatni, czyli numer 6. I spójrzcie, że on w opakowaniu wygląda wręcz jakby był już taki padający w brąz. Ma też drobinkę. Zobaczmy, jak się będzie prezentował na ustach. Bałam się tych dwóch kolorów, tej piątki i szóstki. Bałam się, że one mogą takie być babcine na tych ustach, ale wyglądają bardzo ładnie. Bardzo. Bardzo mi się podobają. Podsumowując, wśród nowości mamy bardzo fajną paletę, której cienie świetnie się blendują, które, jak widzieliście, bardzo ładnie łączą się ze sobą. Z osypem praktycznie tylko jednego cienia miałam problem, postanowiłam, że dam mu jeszcze szansę, ale jeśli chodzi o pozostałe, pigmentacja ładna, nie było problemu z przenoszeniem koloru na powiekę, wszystko praktycznie było super i to była przyjemność wykonywania tego makijażu. Ja absolutnie nie męczyłam się w tym czasie, a to jest dla mnie bardzo ważne. Co jeszcze, ta paleta będzie też bardzo fajnym uzupełnieniem dla osób, które mają już Charming Mocha i chcą zaszaleć, chcą sobie dodać koloru w tym makijażu, ale nie może jeszcze tak hardkorowo, ale chcą przemycić coś innego, poćwiczyć sobie jakiś fajny makijaż, to one też razem, myślę, że dadzą tutaj wiele ciekawych możliwości. Jeśli chodzi o róże, ich jakość jest naprawdę fenomenalna. Bardzo takie kremowe, świetnie się nabierały na pędzel, dały bardzo ładny efekt. Zobaczymy, jak z noszeniem po kilku godzinach, ale myślę, patrząc na ich konsystencję, na ich formułę, raczej jestem pozytywnie nastawiona. Nie przetestowałam tylko tego najciemniejszego na sobie, ale postanowiłam, że zrobię live'a na Instagramie, w którym pokażę Wam i ten róż i spróbujemy jeszcze podziałać z tym cieniem z palety, który mi się osypywał. Sprawdzimy go w jakimś może mocniejszym makijażu smoky. Damy go nie na inne cienie, tylko na taką czystą powiekę i zobaczymy, co będzie z nim. Czy on się sprawdzi samodzielnie, czy będzie sprawiał jakieś trudności. Sprawdzimy, przetestujemy i myślę, że jak mnie poniesie, to jeszcze możemy spróbować z tymi flamastrami do brwi. Jak coś nie wyjdzie, będę się mogła zmyć po prostu. Jeśli chodzi o błyszczyki, to spodziewam się, że to będzie hicior, więc jeśli zobaczycie, że są dostępne, podoba Wam się któryś kolor, to nie zastanawiajcie się za długo, bo domyślam się, że będą wyprzedane. Jeśli chodzi jeszcze o samą formułę tych błyszczyków, to one są przyjemne na ustach, takie bardziej żelowe, nie są lepiące i z aplikacją też nie miałam żadnego problemu i tutaj możecie ten efekt stopniować. Czy chcecie bardziej takie transparentne, czy chcecie bardziej widoczny kolor, to wtedy trzeba więcej nałożyć i jeżeli chcecie, żeby ten kolor było widać, to raczej zastanawiajcie się nad numerem 5 i 6, bo one podbijają naturalny odcień ust i tu ten kolor jest ewidentnie najbardziej widoczny. I zostały mi jeszcze maskary. Maskara pogrubiająca, maskara pogrubiająco-wydłużająca. Mnie się bardziej podoba efekt tej, chociaż Łukasz mówi, że ta też ładnie wygląda na moich rzęsach. To już od Was zależy, czy wolicie bardziej pogrubienie, czy wydłużenie. No i jest jeszcze pomada. Pomada, która mnie nie zaskoczyła. Fajnie, że jest jaśniejszy odcień. Fajnie, że więcej osób będzie mogło sobie ją kupić i wykorzystać, jeśli mają takie chłodniejsze brwi i potrzebowały czegoś jaśniejszego. Kochani, dajcie znać w komentarzu, który z tych wszystkich kosmetyków najbardziej Wam się spodobał, na który będziecie polować, oczywiście online, pamiętajcie, żeby zostać w domu. Klikajcie kciuki w górę, jeżeli film Wam się podobał, a jeśli Wam się bardzo podobał, to subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!